Cześć, witam Was Energik w kolejnym NR Flashu. Mamy 30 września, ostatni NR Flash w tym miesiącu. No i przechodzimy do wieści dziwnej treści. Powiem Wam, cały ten odcinek, w ogóle to nawet nie jest cały odcinek, bo to można by było nagrać jakiś dwugodzinny film o tym, co Ubisoft odwala. Ja codziennie wstaję i się zastanawiam, ciekawe, co dzisiaj Ubisoft nawywija. I dzisiejszy NR Flash będzie głównie skupiony, znaczy nie będzie skupiony, ale dużo będzie o tym Ubisoftcie, bo to, co się dzieje, słuchajcie, to jest po prostu jakiś absurd. Zaczęło się, słuchajcie, od tego, że Ubisoft zdecydował nie pojawiać się na targach japońskich TGS ze swoim Assassin's Creed Shadows. Oczywiście gracze to podchwycili, niektórzy uważali, że to kwestia była taka, że ogólnie sama gra bardzo źle została przyjęta w Japonii i byłoby to źle odebrane, gdyby tam się pojawili i może były jakieś protesty, może by się te protesty nasiliły, ciężko powiedzieć. Natomiast no, cała ta sytuacja, niepojawienie się na TGS-ie spowodowało, że akcje Ubisoftu spadły, no i zaczęła się, słuchajcie, jakaś wszczęcie jakiejś komisji, która ma sprawdzić działalność samego Ubisoftu i z Gilmonta, który, powiem Wam, mi się zdaje, że on się już po prostu odkleił. On się już po prostu odkleił. Ja powiem Wam tak, jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a. Nigdy tego nie ukrywałem, zawsze mówiłem, że jestem wielkim fanem, ale ja już nie potrafię. Nie potrafię, ja już nie wierzę nawet w tego Assassin's Creed Shadows. Z tego względu, że nie tylko ja w to nie, że nie tylko nie wierzą w to akcjonariusze, nie tylko nie wierzy w to sam Yves Guillemot. Chyba nikt w to nie wierzy. Chyba nikt w to nie wierzy, że ta gra wyjdzie dobra. I ja już też przestałem w to wierzyć, bo to jest niemożliwe, żeby to się udało przy tym, co się dzieje, ale to jest dopiero początek. No wiemy, że nie pojawili się na TGS-ie. Ze swojej strony dodam, że zostałem zaproszony na pokaz przedpremierowy, podobnie jak to było w Star Wars Outlaws i w kolejnych dniach okazało się, że przenoszą, słuchajcie, premierę gry na 14 lutego 2025 roku. Pierwotnie miała się pojawić 15 listopada, więc tuż przed premierą mówią, że przekładają. I teraz pytanie, ktoś może powiedzieć, że oni już na pewno wiedzieli o tym wcześniej. Powiem tak, no wcześniej jakiś tam czas wiedzieli, natomiast wydaje mi się, że to było dość szybkie, bo tak jak powiedziałem, byłem zaproszony na pokaz przedpremierowy i to zostało po prostu anulowane. Natomiast też może być tutaj sygnałem, że planowali przełożyć tą premierę, mógł być pokaz na TGS, ale chociaż sądzę, że tutaj nie, że tutaj to nie miało jakoś za bardzo znaczenia. W każdym razie, dlaczego postanowili to przełożyć? No to jest dobre pytanie. Podejrzewam, że ta gra w momencie, kiedy... Znaczy, to jest plotka i to niektórzy mogą powiedzieć, że tak się nie stało, aczkolwiek może tak być, że przełożenie tej gry było już wcześniej planowane, tylko potrzebowali jakiegoś znaku sygnału, który popchnie to do przodu i możliwe, że Ghost of Yotei był takim przykładem, gdzie gra wychodzi, druga gra samurajska, która tak naprawdę pomimo, wydaje mi się, że Assassin's Creed ma większą, silniejszą markę, no to gra od Insomniac po prostu zmiecie, przepraszam, nie od Insomniak, od Sucker Punch. Gra od Sucker Punch zmiecie z powierzchni ziemi Assassin's Creed Shadows i oni może się przestraszyli, bo jak zobaczyli, jak to wygląda na trailerach, no to mówią, że no nie, nie, nie. Może to jest właśnie znak, sygnał, żeby tą grę przełożyć. Ale słuchajcie, no powiem Wam tak. Obserwuję to od dłuższego czasu, co się dzieje i wydaje mi się, że sam Yves Guillemot jest strasznie w ogóle, on za bardzo chyba nie wie, co się dzieje, albo w panice podejmuje decyzje, które są po prostu totalnie jakieś nietrafione i to się dzieje od dłuższego czasu, tak? Spadki na giełdzie, które zalicza Ubisoft, chociaż ostatnio troszkę może tam odrobił, ale no to jest w ogóle jakaś masakra. Na dodatek, słuchajcie,
Yves Guillemot powiedział, bo przenieśli to na luty 2025 roku, a wiemy, że też w 2025 roku ma się pojawić Ghost of Yotei. I teraz powiedział, że w sumie nie widzi problemu, bo jest miejsce dla dwóch wspaniałych, wielkich marek, które mogą obok siebie koegzystować. Pytanie tylko, czy chodziło mu o Assassin's Creed Shadows, bo może mu chodziło o Kingdom Come Deliverance i Ghost of Yotei, bo ja tak obstawiam, że on o tych grach mówił, a nie o swoim. Ciężko bronić gry, ciężko wierzyć w grę, w którą nie wierzy nikt. Nikt, nawet akcjonariusze nie wierzą, którzy tak naprawdę wydaje mi się, że nie znają się za bardzo na tym, co Ubisoft wydaje. I mamy ku temu pewne przesłanki, bo w piśmie, które wystosowało AJ Investments, w którym domagali się zwolnienia Yvesa, nawet nie potrafili nazwać odpowiednio, słuchajcie, gier. Nawet nie potrafili napisać prawidłowo tytułów gier, które wydają. Także sądzę, że oni w ogóle nie wiedzą, co tam wiedzą, tylko mniej więcej, co się dzieje, no ale wiadomo, oni chcą pieniążki, a nie bawią się. Natomiast no jest to po prostu masakra, słuchajcie. Dodatkowo jeszcze małym takim dobijającym elementem jest to, że w Ubisoftie zaczął się trzydniowy strajk pracowników, ale akurat tutaj to chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o coś takiego, że Ubisoft chce, żeby zaczęli pracować w biurze, a nie zdalnie. Ludzie się przyzwyczaili do pracy zdalnej, także ciężko im wrócić do biura. Także to jest zupełnie niepowiązane z tematem Assassin's Creed Shadows. Natomiast samo AJ Investments rozpoczęło działanie i przekonało już 10% akcjonariuszy, może na dzisiaj już nawet więcej, przekonało do tego, aby sprzedać Ubisoft w prywatne ręce, tak? Żeby ktoś to przejął. I powiem wam, te wszystkie ruchy, które są w Ubisoftie, absurdalne, wręcz absurdalne, nawet to, żeby przenieść, słuchajcie, to Shadows do roku, w którym wychodzi Ghost of Yotei, to powiem wam, że to jest trochę taki, to nawet nie jest strzał w stopę, to jest samobój, to jest strzał prosto sobie w czaszkę. I albo w tym wszystkim jest ukryte to, że Yves próbuje obniżyć wartość Ubisoftu po to, żeby Tencent przejął większą część i już po prostu umyć ręce od tego Ubisoftu, sprzedać to, wyjechać w Bieszczady, gdzieś tam sobie otworzyć farmę owiec czy tam kur i tam już osiąść i się tym zajmować. Tak mi się wydaje, bo no to jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe, że te decyzje, które są podejmowane z jakimś przemyśleniem. Albo to są strzały na ślepo, czyli w panice jest podejmowane cokolwiek byle było i większość tych decyzji jest no, odbieranych nie tylko przez ludzi, którzy zainwestowali, czyli akcjonariuszy, ale też przez graczy, tak? Oni wszyscy, przecież to widać, co to się dzieje, nie? I słuchajcie, no dramat, nie? Dramat, powiem wam. I niektórzy twierdzą, chociaż ja uważam, to nie jest prawda, niektórzy twierdzą, że tak długi czas przesunięcia premiery może się wiązać z tym, że wywalą Yosuke. Na to niestety już jest za późno. Yosuke będzie w tej grze i to się nie zmieni, to zostanie. Ja podejrzewam, że ta gra była tak niedopracowana. Zresztą powiem wam tak, większość gier serii Assassin's Creed jest niedopracowana. I bugi, chodzi mi głównie o bugi, tak? Te bugi są w każdej części, a im większa gra, tym większe są bugi. Chociażby ostatniej Valhalla tych bugów było ogromna ilość, tak? Więc przeniesienie premiery nie będzie się wiązało z tym, że oni wywalą czarnego samuraja i wstawią białego samuraja i będzie zajebiście. No nie, nie zdążą już tego zrobić. Nie zdążą tego zrobić, bo jest za dużo rzeczy, które trzeba było zmieniać, a czasu tyle nie ma, zwłaszcza, że jeszcze im wszedł ten strajk, tak? I nie wiadomo, jak to się dalej rozwinie. Także słuchajcie, no to, co Ubisoft robi, no to będą o tym pisać książki. To będą o tym pisać książki jako największe fuck-upy gier wideo, czy też rynku gier wideo, bo to jest niemożliwe, że to się dzieje. I ja
przestaję już wierzyć. To, powiem wam tak, wierzyłem w tego. Okej. W ogóle jeszcze jedną rzecz wam powiem, bo jak wyszedł ten Ghost of Yotei trailer, no to Yves Guillemot powiedział, że no ich gra jest w pewien sposób wygrywa tym, że mają dwie postacie. Jakie postacie? Czarnoskóry samuraj, którym nikt nie będzie chciał grać, to jest ta postać. To jest właśnie dramat, nie? To jest dramat, że mamy dwie postacie, no ale jedną nikt nie będzie chciał grać, nie? Także świetnie, fantastycznie, nie? Także no to są jakieś w ogóle absurdy. I powiem wam, że na naszej, w ogóle to jest takie przysłowie jest, obyś żył w ciekawych czasach, a my żyjemy w ciekawych czasach, tak mi się przynajmniej zdaje, jeżeli chodzi o giereczkowo. I wydaje mi się, że widzimy właśnie końcówkę Ubisoftu. Nawet jeśli Tencent przejmie ten Ubisoft, większą część, oni mają masę fantastycznych gier w Ubisoftie, tak? Mają masę fantastycznych licencji. Cała seria Tom Clancy, czyli Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, wcześniej jeszcze był kiedyś Hawks, nie wiem czy pamiętacie, na Xbox 360 też całkiem spoko gierka. Mają Far Cry'a, mają Assassin's Creed'a, mają Raymana, no pewnie jeszcze jakichś tam innych sporo marek ciekawych, które wy znacie, a ja może teraz zapomniałem, mają pod swoimi skrzydłami. I powiem wam tak, Tencent ostatnio zamyka te studia, które są nierentowne i zauważcie tą ciekawą sytuację, że bardzo często studio jest zamknięte zaraz po wydaniu gry, która bardzo często okazuje się klapą. Niezależnie czy gra jest dobra czy nie, nie odnajduje odpowiedniej ilości klientów. I zauważcie, że w tym Tencencie bardzo często idą w gry, które są znane starym graczom, takim jak ja, a które młodych graczy zupełnie nie interesują, jak na przykład, nie wiem, Alone in the Dark, tak? I to powiem wam, czy Tencent robiąc, widać, uszczuplając swoje portfolio, zamykając te studia, tnąc koszty, chce mieć jeszcze Ubisoft pod swoimi skrzydłami. Ktoś mówi, że powiedzieć, no tak, bo ma jest dużo marek, tylko Ubisoft aktualnie jest, jego opinia jest tak niska i tak zszargana, że zajmie lata dojście do tego, żeby tą dobrą opinię odzyskać. Czy Tencenta interesuje długofalowe inwestowanie w firmę, która może odzyska zaufanie graczy za 3-5 lat, kiedy zaczną wychodzić, powiedzmy, dobre gry, które będą spod ich skrzydeł, powiedzmy, nie wiem, nowy Splinter Cell i tak dalej. No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby chcieli w to inwestować. Także myślę, że Tencent też widzi, co się dzieje, tak, na rynku. To jest jakiś dramat, no i powiem wam, myślę, że to jest koniec Ubisoftu. Przynajmniej w formie jakiej znamy, może jak wywalą, ale to też, to nic nie zmieni, jak nawet wywalą tego Yvesa, to lata zajmie, zanim zrobią kolejne gry, które będą dobre, bo to tak jak mówiłem przy Assassin's Creed Mirage, trzeba wyjść ze swojej banieczki, trzeba iść z duchem czasu, bo mam wrażenie, że Ubisoft się zatrzymał na erze PlayStation 3, i trzepie sobie te gierki z otwartym światem wszystkie na jedno kopyto i o ile w czasach PlayStation 3 to powiedzmy przechodziło, bo gracze byli spragnieni takich gier i te wszystkie Assassin's Creed'y chociaż były do siebie mega podobne, no to sprzedawały się dobrze. No a teraz niestety czasy się zmieniły, gracze stali się bardziej wymagający, bardziej świadomi tego czego chcą, no i pójście tą cały czas, odcinanie kuponów od tego, co było dobre kilkanaście lat temu, dzisiaj już się po prostu nie sprawdza. I to nie jest tylko z Assassin's Creed'em, bo jest, widzimy to też w Far Cry'u, ostatni Far Cry. Szkoda gadać. Widzimy to w Assassin's Creed'zie, widzimy to w takich słabych, na przykład ten Rainbow Six Infestation, chyba to się nazywało, który miał być następcą Rainbow Six Siege'a, który no... Strzelanki online, X-Defiant, to jest w ogóle jakaś masakra, nie? To w ogóle nikt chyba w to nie gra. Także no, widzimy tutaj spory regres w stosunku jakości tych gier. Może nawet nie, może to nawet nie jest regres, bo oni wydaje mi się, że są na jednym poziomie, tylko wzrosły wymagania graczy, a oni nie potrafią do nich dociągnąć. Robią po prostu gry, które były dobre kilkanaście lat temu, których założenia były dobre kilkanaście lat temu, a dzisiaj niestety już te gry, no nikt nie chce już w nie grać, no i nie chce, i nawet jeżeli ten Shadows wyjdzie, wybaczcie, że tak dużo od Ubisoft, ale wiem, że lubicie,
I nawet jeżeli ten Shadows wyjdzie w 2025 roku, powiem wam, ja obstawiam, że on się sprzeda bardzo, bardzo kiepsko. Mega kiepsko. Po prostu mając do wyboru, pamiętajmy, że to nie jest tak, że gracz kupuje 10 gier miesięcznie, tak? Kupuje tam jedną, dwie na miesiąc i mając do wyboru dwie gry o samurajach. Ghost of Yotei, który ma naprawdę za sobą silnego poprzednika Ghost of Tsushima i widać, że ta gra będzie wyglądała przepięknie. Kontra grę, w którą nikt nie wierzy, w którą nie wierzą inwestorzy, która zostaje, gdzie ucieka deweloper z podkulonym ogonem z targów japońskich, gdzie Yves Guillemot przesuwa premierę o ileś tam miesięcy, żeby nie wiem nawet co tam zrobić, no to którą grę wybierzesz? No wybór jest oczywisty, tak? Także oj, ciekawe czasy, powiem wam. Zobaczymy, co tam jeszcze ten Ubisoft nawywija, bo to jest po prostu niemożliwe. No ale, jeżeli jesteśmy przy Ghost of Yotei, mieliśmy State of Play ostatnio, nie było to dobre State of Play. Sony chwaliło się, że pokaże ileś tam gier, ale niestety nie był to dobry pokaz. Chociaż chyba ozdobą całego State of Play było oczywiście Ghost of Yotei. Kolejna gra po Ghost of Tsushima od Sucker Punch, wygląda to po prostu fenomenalnie. No pięknie to wygląda. Będziemy sterować, no prawdopodobnie, nie wiadomo czy to tak będzie, ale prawdopodobnie kobietą, Atsu. No wygląda to naprawdę ładnie. Ja jestem naprawdę przekonany, że ta gra wyjdzie. Zresztą tak jak samo jak Ghost of Tsushima, ale gracze są najgorsi, wiecie to nie od dzisiaj, bo sam jesteście graczami. Już się ktoś dopatrzył, że wokal bohaterce Ghost of Yotei podkłada niejaka Erika Ishii, która należy do jakiejś tam chyba LGBT i jest jakąś aktywistką promującą tę ideologię. I już się ktoś dopatrzył, że gra będzie pełna jakichś day, walków i innych pierdół. I powiem wam tak, nie wiem na ile aktor wokalny gry wpływa na to, jaka ma być fabuła. Natomiast nie bronię jej absolutnie, natomiast powiem wam tyle, że jak sobie otworzycie Wikipedię Eriki Ishii, no to ona zagrała jako oczywiście artysta wokalny w masie gier, które znacie i lubicie. Chociażby Fallout 76, Shenmue 3, to akurat ja lubię, tak? Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Part 2, Destiny 2, Fortnite, Call of Duty Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077, słuchajcie, Deathloop, Halo Infinity, Call of Duty Modern Warfare 3, Mortal Kombat 1, no zagrała w masie gier. Nie mogę powiedzieć, że któreś te gry epatowały, chociaż niektóre tak, ale powiedzmy nie wszystkie, więc nie sądzę, żeby tutaj trzeba było, no ale w każdym razie na Sucker Punch już spadła krytyka, że wzięli jakąś taką artystkę wokalną i to się graczom nie podoba. Pytanie, dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie, sami deweloperzy do tego doprowadzili, że każde okruszek czy też jakaś taka niewielka niepewność od razu w graczach zapala się czerwona lampka. No sami do tego doprowadziliście, że tak jest. No i więc teraz zbieracie tego plony. No i zbieracie tego plony i to niestety tak wygląda na dzień dzisiejszy. Drugą grą, którą pokazano, ja powiem tak, jest Legacy of Kain Remaster. Powiem wam tak, jest to leniwy remaster, podobnie jak trylogia Tomb Raidera. Nie wiem, czy się cieszyć, bo mnie ten, ja powiem szczerze, mnie ten trailer jakoś nie zachwycił. Taki po prostu zrobiony na szybko, na kolanie, można by było zrobić porządnego remake'a, bo myślę, że Soul River mógłby się doczekać naprawdę porządnego remake'a, na przykład na Unreal Engine 5, to by było piękne. A to, co pokazali, jeżeli będzie to kosztowało
150 zł spoko. Jeżeli kosztuje powyżej 150 zł, uważam, że nie ma sensu w to inwestować. No oczywiście wielka jest tutaj liczba fanów Soul Rivera, którzy pamiętają doskonale grę z PlayStation 1, ale powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś nie grał przez ostatnie lata i zobaczył ten remaster, to może stwierdzić, że to wygląda dokładnie jak na PlayStation 1. Ja ostatnio grałem, bo robiłem przecież materiał, przeszedłem całego, jak robiłem materiał z ruskiego tłoka. Wcześniej kończyłem grę w ramach To było grane kilka lat temu i powiem wam, że nie jestem zadowolony z tego, jak ten remaster wygląda. Niestety mamy tutaj, tak jak ktoś, zresztą to nie tylko jedna osoba, że PlayStation 5 to jest konsola remasterów i na to tak właśnie wygląda. I nie zdziwię się, jak w kolejnych latach zobaczymy remastery na przykład Hitmana, Silent Hilla, to co było na PlayStation 3. Co jeszcze może było? Sly Coopera remastery, takich gier, które już gdzieś tam ten remaster wyszedł i oni będą jeszcze raz to remaster. Wcale się tutaj, słuchajcie, nie zdziwię. Dobra, lecimy dalej. Z kolejnych ciekawych informacji, Square Enix podziękowało współpracy ze Sweet Baby Inc. Myślę, że wielu się ucieszy. I jak sami powiedzieli, od teraz postacie w grach będą ładne, bo tego chcą gracze, żeby były atrakcyjne. Koniec z brzydkimi postaciami, które pojawiały się w grach. Znaczy powiem wam tak, Square to jest w ogóle, oczywiście to jest troszkę chyba tak, że oni nie wszystkie, we wszystkich grach korzystali z ich pomocy, bo nie sądzę, żeby akurat Final Fantasy, gdzie te postacie były fantastyczne, korzystali z pomocy Sweet Baby Inc., ale była taka gra, która okazała się sporą klapą. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Dajcie mi sekundę, zaraz to spróbuję znaleźć. To było Forspoken. O, Forspoken. No to była gra, oni byli wydawcą, oni tego nie robili, a to przepraszam. No oni byli, no ale to była właśnie przykład gry mocno bazującej na tym, co tam podszepnęło Sweet Baby Inc. i gra się w ogóle nie sprzedała. Nie wiem, czy to studio Luminous Production jeszcze istnieje po tym fuck-upie. Ciężko powiedzieć. A, już nie istnieje. No to... 1 maja 2023 roku pożegnaliśmy Luminous Productions. Natomiast jeżeli chodzi o tą całą inkluzywność, ja kiedyś mówiłem na podcaście z Bartem, że to działa na zasadzie wahadła i to wahadło zaczyna się właśnie powoli przesuwać w prawą stronę, z powrotem. I to będzie, mówiłem też, zrzuciłem taki tekst, że to się nie zacznie od małych firm, to się zacznie od dużych firm i to zacznie nabierać tempa. No i tak jak mówię, tak się właśnie dzieje. Już nie tylko Square, ale oczywiście nawet nie tylko chodzi o samo giereczkowo, ale też o inne firmy, które poszły w to i zobaczyły, że to nie jest droga, którą można zarabiać pieniążki, a wręcz się te pieniążki traci. I Square jest, nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest taka jaskółka wczesna, ale będzie tego coraz więcej. Zobaczycie zresztą, że będzie tego coraz więcej i wahadło zacznie się przesuwać z powrotem w prawą stronę. Wiem, że niektórzy się cieszą, natomiast no jest coś w tym, że gracze po prostu tego nie chcą. Gracze tego po prostu nie chcą. Ktoś może powiedzieć, o, incele, i tam, nie wiem, spermiarze i tak dalej. Bardzo mi przykro, ale jeżeli firmy chcą zarabiać pieniądze, to muszą robić grę dla inceli i spermiarzy, bo oni są odbiorcą waszych tytułów, oni kupują. Więc tak, musicie robić dla takich osób gry. Taka jest rzeczywistość smutna. No. Dobra, kolejna zła wiadomość, w ogóle masakra. Niedługo wychodzi Metal Gear Solid Delta Snake Eater i słuchajcie, Konami usunęło polski język i zamiast polskiego języka wrzuciło język rosyjski. No chyba nie muszę wiedzieć, jak to podziałało na polskich graczy. Wszyscy potężnie się wili. I ja się nie dziwię, słuchajcie, bo jak można, słuchajcie, znając aktualną sytuację na świecie, chyba że oni nie wiedzą, bo też tak może być, no ale zakładam, że coś tam wiedzą, nie? Co się dzieje aktualnie, jak można wyrzucić język polski i wrzucić rosyjski? Nie wierzę w to po prostu, nie wierzę. Znaczy ja rozumiem, że gra się dzieje po części tam w rosyjskiej tundrze, tak, ale
nie usuwa się, no, czy można dodać obok, tak? To jest taki problem, żeby dodać ten język polski, nie wiem. Ja myślę, że nawet fani by to za darmo zrobili. A pewnie te polskie tłumaczenia wersji PC-towej się pojawią dość szybko. Ale no, zawiodłem się na Konami. Nie pierwszy raz, nie ostatni, ale naprawdę się zawiodłem na Konami. I to, co oni tutaj odwalają, no to jest po prostu złe. To jest po prostu złe. Na ostatnim TGS-ie pokazano kilka filmików z nadchodzącego Death Stranding 2, czyli symulator tego. Chciałem powiedzieć symulator kolejarza. Symulator kuriera. No powiem wam tak, według mnie Death Stranding będzie grą turbo dziwną, znaczy ta druga część będzie jeszcze dziwniejsza niż część pierwsza. Nie to kupuję, bo to tylko Kojimie taki pomysł może ujść na sucho i tyle, tak? Pierwsza część miała dosyć mieszane recenzje, znaczy to nie był tytuł, na który wszyscy mówili: o, panie Kojima, jakie super, nie. Tytuł był totalnie odklejony, nie wszystkim to przypadło do gustu, ja to rozumiem, bo ten tytuł taki był. Mi się podobało, ale ja lubię gry ogólnie Hideo Kojimy, więc to jest też trochę tak, że no mnie się to podobało, niekoniecznie wszystkim musi się podobać. No ale pokazano jakieś filmy, coś tam się z tym dzieje. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że niedługo pokaże się, 14 listopada pokaże się remake, podkreślam, remake kultowej gry Little Big Adventure pod tytułem Twins and Quest. Była ta gra dawno temu u mnie w to było grane. To jest naprawdę mega fajny tytuł, bardzo sympatyczny tytuł. Pytanie, ile dzisiaj osób tą markę pamięta? Bo to jest właśnie ten problem, który częsty jest właśnie w tych wszystkich Tencentach, czyli wydajemy grę dla bardzo niszowej grupy graczy, którzy jeszcze pamiętają i którzy jeszcze chcą zagrać. Ja podejrzewam, że ilość fanów Little Big Adventure dzisiaj jest no niewielka. I szkoda by było, gdyby ta gra się nie sprzedała. Bardzo chętnie bym chciał, żeby to się sprzedało, żeby pojawiły się kolejne części, bo to będzie probierz, czy pojawi się trójka. Ale z drugiej strony powiem wam, że patrząc na ten trailer, to trochę mi smutno, bo jednak ta podstawowa wersja miała, wydaje mi się, więcej klimatu i takiego, no klimatu, nazwijmy to klimatu, bardziej mi się podobała. Natomiast ta już przeniesiona, wszystko w 3D, w taką stylizowaną grafikę, trochę straciła ze swojej takiej, nie wiem, czy można powiedzieć klimatu, takiego unikalnego feelingu całości, tak? Nie twierdzę, że ta gra wygląda gorzej, wygląda oczywiście lepiej, wygląda ładniej i nowi gracze na pewno chętniej sięgną po takie coś niż klasyczne Little Big Adventure z lat 90. Nie pamiętam, z którego to roku, w którym to roku się pojawiło. Natomiast no, sądzę, że nie będzie to wystarczająco, nie sprzeda się to wystarczająco. Tyle. Myślę, że ilość fanów nie jest tak ogromna, żeby ta gra na siebie zarobiła, niestety. A szkoda. No, powiem wam, że są niektóre gry, które lepiej zostawić w spokoju. I myślę, że Little Big Adventure jest właśnie takim tytułem, który ja osobiście bym zostawił w spokoju. Nie zabierałbym się za remake'owanie, remasterowanie. Tak samo jak na przykład Shenmue bym zostawił. Zostawiłbym go na tym Dreamcastie, tą jedynkę i dwójkę, i niech ona sobie tam funkcjonuje. Tak? Natomiast no, tutaj mamy właśnie taki przykład. No i ostatnia wiadomość, ruszyły preordery w poprzednim tygodniu PlayStation 5. Choć sklepy miały w zapowiedziach, czy też na asortymencie konsole z czytnikiem, chyba koniec końców, jeszcze zerknę, bo ostatnio widziałem, że nie było, nadal są niedostępne te konsole, więc ludzie po prostu zaczęli kupować PlayStation Pro w wersji digital z oczywiście możliwością kupienia sobie, no właśnie, jeszcze mamy przed premierą, z możliwością do kupienia sobie czytnika. Z tego co widzę, były na przykład zestawy z tą słynną podstawką i oczywiście z napędem, ale nadal są one przed premierą, nadal nie można ich kupić, więc osoby, które liczyły w tamtym dniu i klikali cały czas F5, żeby odświeżać, żeby kupić PlayStation 5 Pro,
nagle się obudziły, że zwykłe wersje digital już są niedostępne, bo już ludzie wykupili. Nie wiem, gdzie, w których sklepach są jeszcze dostępne konsole. Widzę, że na XCOMie już nie ma. Nie wiem, gdzie jeszcze, które, no pewnie większe sklepy sprzedawały, ale podejrzewam, że dosyć szybko się skurczyła ilość. Natomiast dla osób, które chcą kupić napęd po jakichś tam cenach nieabsurdalnych, widziałem napędy do PlayStation 5 w dobrych cenach na polskim Amazonie. Nie wiem, czy są jeszcze dostępne. Wszedłem właśnie sobie teraz i chyba już nie ma tych napędów. Jeszcze zerknę. Nie ma już. Niestety już zostały wyprzedane. Szkoda, bo były one w dobrej cenie i osoby, które kupiły sobie digital i chciały mieć ten napęd, no mogły za niewielką kwotę go sobie tutaj dokupić. No ale już niestety dupa. Spóźniłem się z tym NR Flashem. No tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o wieści dziwnej treści. Co nowego u mnie? Dostałem od Gamebook nową wersję Bajty Polskie, wersji 3.0. Oczywiście możecie spodziewać się recenzji. Jest to książka, dosyć słynna książka, autorstwa Bartłomieja Kluski i Mariusza Rozwadowskiego. Bardzo fajny przekrój przez polskie gry od takich czasów naprawdę, naprawdę można rzec wręcz prehistorycznych. Bardzo fajna książka. Czytałem chyba wersję 1.0, ile dobrze pamiętam. Nie pamiętam, co się tutaj w tej części zmieniło, ale recenzji Bajtów Polskich nigdy na kanale nie było, więc zrobię po prostu przy okazji recenzję Bajtów Polskich 3.0. Polecam każdemu, kto się interesuje polskim game devem, naprawdę dużo fajnych informacji można tam znaleźć. Dobra, i w zasadzie jeżeli chodzi o nowości, to tyle nowego u mnie, co w tym tygodniu szykuję. Widziałem, że ostatni materiał o Tekenie przypadł Wam do gustu, bardzo mnie to cieszy. Nie miał on może jakichś super wyświetleń, ale widziałem, że sporo było komentarzy i widzę, że takie materiały zza kulis interesują Was, zwłaszcza, że tego na polskim YouTubie, w ogóle na YouTubie to trochę nie ma, a na polskim YouTubie to w zasadzie chyba tylko jedyny ja to robię, więc postaram się takie materiały dla Was skleić więcej, takich materiałów, już nawet tak jak zapowiedziałem w materiale o Tekenie, coś będę chciał zrobić o Mortal Kombat 1, mnie to mega interesuje, jak na przykład zobaczyć z innej kamery Fatality i zobaczyć, jak to jest zrobione, to może być mega ciekawe, także na pewno takie rzeczy będą powstawały. Co jeszcze? Jakaś nowa recenzja po latach też się pojawi w tym tygodniu. No i mamy w piątek premierę Until Dawn. Nie wiem, bo Sony na... Wybaczcie tą niespodziewaną przerwę, ale miałem kombo. Nie dość, że wyczerpała się bateria w aparacie, to jeszcze wyczerpała się bateria w mikrofonie. Za długo dzisiaj gadałem i pewnie dlatego. Także dobra, wracając do tematu. Pojawi się, myślę, jakaś recenzja po latach w tym tygodniu, na pewno będę celował. Chciałbym dla Was zrobić jeszcze jeden materiał za kulis, ale nie wiem, czy to akurat w tym tygodniu. Natomiast pewnie jakieś pogadajmy wpadnie, jest to bardziej prawdopodobne dalszy odcinek o czym? O grach FPS chyba. Natomiast w piątek mamy premierę Until Dawn. Tak jak mówiłem, nie wiem, bo nie dostałem jeszcze żadnego kodu. Nie wiem, czy Sony będzie wysyłało w ogóle kody do Until Dawn. A w niedzielę premiera, jeżeli się nie przesunęła, Silent Hill 2, tak? Dobrze kojarzę? Chyba. Też nie dostałem przedpremierowego kodu, więc niestety nie pojawi się... Nie, 8. A, 8, czyli we wtorek. Więc prawdopodobnie nie pojawi się recenzja na premierę i dopiero po premierze, chyba że jeszcze Bloober wyśle mi kod, zobaczymy. Znaczy, natomiast na tą chwilę nic mi o tym nie wiadomo, czy coś będzie. No, w każdym razie, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Coś tam będzie na pewno, coś będę szykował dla Was fajnego, jak to zwykle ja. No i tyle, słuchajcie, zachęcam do... A, właśnie, na koniec jeszcze powiem, na Patronite ruszył sklepik z koszulkami, wreszcie, po kilku miesiącach możecie już wejść na mojego Patronite'a i tam możecie już sobie zobaczyć, jakie są koszulki dostępne. Na razie są wzory, ale jeszcze będę dodawał pewnie coś z czasem, na pewno jakiś kubek się tam pojawi, natomiast widziałem, że już kilka osób kupiło, wysyłało mi zdjęcia i byli bardzo zadowoleni z jakości,
wydruków, także na pewno jest to lepsza jakość niż to, co mogliście znaleźć u mnie na kapselu. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do wejścia na mojego Patronite'a i zobaczenia. Tam się pojawiła nowa zakładka sklep, chyba się ona nazywa. Sklep, tak. I tam można zobaczyć, jak to wygląda. Ale tak jak mówię, też będę z czasem w wolnej chwili dodawał nowe elementy do sklepu i będą się tam oczywiście te rzeczy pokazywać. Ja nie mam jakby z tym nic wspólnego, to wszystko jest realizowane po stronie Patronite'a, natomiast wiem, że oni się bardziej starają po prostu i dlatego zdecydowałem się na kapselu, w ogóle już sklep został zamknięty, bo i tak tam to, co tam się działo, to już była totalna żenada, także już tam to nie istnieje, więc teraz oczywiście wszystkie wzory są całkowicie nowe, odcinam się od tego, co było na kapselu, wszystkie wzory, które są przygotowane pod Patronite'a, są całkowicie nowe. Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym całym Ubisoftcie. Może ktoś tutaj ma jakiś swój pomysł, chętnie poczytam. Ciekawy jestem, jak wy to widzicie z perspektywy, oczywiście tak samo jak ja, z perspektywy gracza, tak? Tylko że ja byłem zawsze fanem, słuchajcie, i Assassin's Creed'a. Zresztą tak jak mówiłem wielokrotnie, że jestem fanem, że zawsze jestem złą osobą do recenzowania Assassin's Creed'ów, bo ja jestem ogólnie fanem serii. Natomiast Shadows pokazuje, że czy też przekonuje mnie o tym, że nie warto być fanem chyba, bo to, co się tam dzieje, nie zapowiada nic dobrego, więc zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie, bo to też jest ważne. To tyle. Pozdrawiam was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.